piękna. Mogę wejść? Nie możesz. Idź stąd. Fajny kwadracik. To wasze? Czy wynajmujecie? Ten twój podobno nieźle zarabia. Żenetka mi mówiła. Człowieku, mówię do ciebie. Idź stąd. Po coś tu przylazł? Skąd w ogóle wiesz, gdzie mieszkam? Żenetka się wygadała. Po co za mną łazisz? Oj, zaraz tam łażę. Ja mam za dużo roboty. Fajna jesteś lalka, ale trochę się przeceniasz. Mówię po raz ostatni, idź stąd albo dzwonię na policję. Ty, słuchaj, stań spokojnie. Weź dwa głębokie oddechy i pomyśl jeszcze raz. I co im powiesz? Że z kochankiem nie możesz się dogadać? Nie jesteś moim kochankiem. No i czemu jesteś taka niemiła? Nie odbierasz telefonów, nie odpowiadasz na SMS-y. Przecież było nam dobrze. Co było? Nic nie było! Nic, rozumiesz? Bo ja nic nie pamiętam! A to oznacza, że do niczego nie doszło. Chętnie ci przypomnę. Przestań! Po co się tak spinasz? Ja? Dlatego twojego Mariuszka nic nie mam. Bądź sobie z nim jak chcesz. Ja i tak się do związku nie daję. Ale takiego muzykanka jak z tobą to jeszcze nie miałem. Weźmy tak od czasu do czasu. Co jest? Wyjazd, koleś! Spokojnie, my tylko rozmawiamy. Zaraz. Ja cię znam. Ty jesteś chłopakiem Żanety. No i? Spieprzaj stąd! Nie ma cię! Idź już! Co za koleś? Czemu tu przyszedł? Powiedział mi, że się we mnie zakochał. Co? Chciał mnie objąć, ja nie chciałam, zaczęliśmy się szarpać. Zaraz. To on cię wtedy śledził, tak się wystraszyłaś. Tak, ale głupio było mi ci mówić. Biedna Żaneta. Dziwna sytuacja. Od początku mi coś nie pasowało w tym kolesiu. Skąd Żaneta w ogóle go wytrzasnęła? Nie dziwię się, że zakochał się w Marcie, bo przecież to super laska. Ale że przychodzić tutaj i się z nią szarpać? Normalny psychol. Mało brakowało, a Mariusz by się wszystkiego dowiedział. Ciekawe, czemu Karol nie powiedział mu, że ze sobą spaliśmy. Żeby nadal mieć mnie w garści, móc mnie szantażować? On chyba naprawdę liczy, że będziemy ze sobą sypiać.